Szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, w budynku za nami i w wielu innych miejscach obecny marszałek, pan Szymon Hołownia, mówił wszemi wobec o tak zwanym świeckim państwie. A skończyło się na tym, co widzimy w tak zwanych memach. Pierwsza świecka, druga świecka. I nie ma z tego wieńca adwentowego, tylko Hanukija. I to nie jedna, bo nawet dwie. Była dogrywka. Tak więc widzicie Państwo, jakie mamy standardy. I wydawałoby się, że są to takie europejskie standardy, ale ostatnio byłam na Słowacji. I wiecie co Państwo, na przestrzeni 100 kilometrów z 8-7 iluminacji i w zasadzie takich wieńców, powiem już adwentowych, moją uwagę zwróciło i przykuło. Mam nawet dokumentację zdjęciową. Bo jak to jest u nas i ta Hanukija w Sejmie, i w Pałacu Prezydenckim, i na Królu, i nawet nieopodal Wrocławskiego Rynku, pewnie w innych wielkich miastach. I właśnie szukałam tej Hanukii w innych regionach, czy to Europy, tam gdzie zwiedzałam, a podróżuję dużo. I okazało się, że to tylko u nas. A wmawia nam się, że to takie standardy na miarę Europy. Jednak nie. Jednak Słowacy mają i wieńce adwentowe przed urzędami gminy, w miejscach publicznych. I wiecie co, państwo jeszcze mają kontrolę na granicy, jeśli chodzi o nielegalną imigrację. Potrafią bronić i pilnować i nie wstydzić się swojej tożsamości. Może mądrzy po szkodzie po przyjęciu euro, ale jednak w tej sytuacji mądrzejsi od tego, co robi polska władza. I właśnie narzuca nam się tutaj z jednej strony niby rzekomo jakieś tam europejskie standardy, a z drugiej strony nam mówi się, że to my narzucamy wartości katolickie. Ale to nieprawda, drodzy Państwo. Narzucanie jest wtedy, i tu powołam się na słowa mądrego profesora, księdza Maryniarczyka, narzucanie jest wtedy, kiedy wyłącza się rozum. Wiara katolicka niczego nie narzuca, bo apeluje do rozumu właśnie. I tak, katolicyzm to prawda, to rozumność, to obiektywizm, a tylko obiektywizm jest gwarantem prawa, które będzie sprawiedliwe. Tak więc dobrze znać te argumenty, dobrze znać swoją wiarę, dobrze znać tradycję, by z pomocą rozumu i z Bożą pomocą móc je obronić przed tymi wszystkimi niecnymi zakusami, których wszem i wobec możemy się spodziewać i które czyhają nawet w takim miejscu jak Sejm Rzeczypospolitej. My jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że my nie musimy uciekać się do manipulacji, nie musimy się uciekać do przekupstwa, żadnych ekwilibrystyk czy żadnych czary-mary. Wystarczy użyć rozumu, wystarczy być klarownym. Wiara katolicka jest logiczna, odnosi się do przyczyny, do skutku i nawet jeśli w wielu aspektach, bo tak jest, przekracza nasz rozum, to w żadnym punkcie nie jest z nim sprzeczna. I tak dalej. Także zachęcam Państwa do tego, by zgłębiać te apologetyczne meandry naszej wiary, bo żyjemy w takich czasach, że trzeba się tym interesować, trzeba umieć obronić ten najcenniejszy skarb, naszą wiarę i tradycję, bo bez tego nie ma naszej ojczyzny, nie będzie Polski. Szczęść Boże! I Bóg zapłać wszystkim za obecność. Brawo!